Stop! Osiem. Dziewiątka. Jedna. Raz, dwa, nie trzy, cztery. Cztery ósemki. Jeżeli ktoś robi farstart, to nic nie będzie informowany, płynie sobie dalej, tak wszyscy, na końcu wskazujemy go dyskwalifikacji. Druga rzecz. I wyjaśniamy dlaczego. Zgodnie z dowolnym, czyli może na nogi, na głowę, można schody, można plecy, mógł, pojemnie, tyle skończył do wody. Dajesz parę. Dajesz parę.
Tradycyjnie, nie z innego. Proszę, nie zmieni strony. Koncepcja organizacji memorialu zrodziła się praktycznie tuż po katastrofie smoleńskiej, w której zginął ówczesny dowódca wojsk specjalnych generał broni Włodzimierz Potasiński. W gronie przyjaciół i podwładnych generała doszliśmy do wniosku, że pamięć generała uczcimy poprzez zorganizowanie zawodów, poprzez sportową rywalizację, gdyż generał był bardzo dobrym sportowcem, czynnie uprawiał wiele dyscyplin sportowych, m.in. pływanie, biegi, jak również jazdę na rowerze czy jazdę na nartach. Stąd też pomysł na memoriał i skierowany jest on przede wszystkim do reprezentacji jednostek wojskowych, jak też ostatnio rozszerzyliśmy o udział młodzieży ze szkół, które prowadzą klasy o kierunku wojskowym. Dlaczego wybór akurat tych trzech konkurencji? Szczerze mówiąc, technicznie są one jakby dla nas, jako organizatorów, najprostsze do przeprowadzenia. Pierwotnie jedną z konkurencji miała być jazda na rowerze, jednak ze względów technicznych musieliśmy zrezygnować z tej konkurencji, gdyż dla nas, jako organizatorów, byłaby ona zbyt trudna do przeprowadzenia. W swojej karierze wojskowej, moje drogi służby wojskowej zetknęły się z generałem Potasińskim na bardzo krótki czas. W zasadzie generał objął stanowisko dowódcy drugiego korpusu zmechanizowanego, w którym wtedy pracowałem, ale bardzo krótko służył w korpusie. Dlatego też nie mam takich jakby bezpośrednich kontaktów. Natomiast z opowieści z ludźmi, którzy byli podwładnymi generała, którzy służyli jakby pod jego komendą, wiem, że był to wspaniały człowiek, nie tylko jako dowódca, ale przede wszystkim można powiedzieć, że przyjaciel żołnierzy i swoich podwładnych. To w wojsku bardzo rzadko się zdarza. W swojej karierze nie spotkałem osoby, która miałaby jakieś złe zdanie o generale Potasińskim. Wszyscy go bardzo dobrze wspominają i mówią o nim, wyrażają się o nim z pełnym szacunkiem. Gotów? Start! Thank you.
Dawaj. Pięknie. Brawo. Trasa jest bardzo łatwa. Tu akurat jeśli chodzi o mnie, bo ja lubię raczej górzysty teren i cięższy, na płaskim jestem gorszym biegaczem. Dlatego dla mnie było tutaj dużo łatwiej. W tym memoriale po raz który pan startuje? Pierwszy. Po raz pierwszy. Tak. I jak w ogóle pomysł organizacji tego typu zawodów złożonych z trzech konkurencji, strzelania, pływania i z biegu przełajowego? Jak pan to ocenia? No to jest dobry pomysł właśnie, tutaj liczy się wszechstronność, a jeśli chodzi o żołnierzy, to jest chyba najważniejsze właśnie. I takie konkurencje wybrane są, mi się wydaje, dla wojska te jedne z tych kluczowych, czyli pływanie, bieg, no i strzelanie oczywiście. W tym roku memoriał wygrała drużyna komandosów z Lublińca, zdobywając 84. W klasyfikacji indywidualnej żołnierzy zawodowych uczestniczących w tym memoriale pierwsze miejsce uzyskał pan Tomasz Sołczykiewicz, uzyskując 118 punktów. Pierwsze miejsce zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Jaworznie. Dziękujemy. A widzę, że to już panu w krew to weszło. Tak, tak. Szanowni Państwo, ja tylko zaznaczę, że tę nagrodę ufundował pan generał Jerzy Gór. Ja bym tylko chciał, żeby pan odwrócił się i powiedział tej całej naszej młodzieży, ile pan ma lat. Proszę Państwa, w wrześniu, 4 września kończy 86 lat. Młodzież w wieku to... lat temu wstąpiłem do wojska. No to życzymy przede wszystkim dużo zdrowia. Tak, dziękuję panie generale, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Spotykamy się w Lublińcu? A tak jest. Spotykamy się. Właśnie tam poznałem pierwszy raz pana. Poznałem pana. No ja w tym roku też będę musiała. Tak jest. Generał Polko, Stasiński, z panem Tudysińskim spotkałem się na basenie w Lublińcu dwa razy na nartach. Serdecznie dziękuję, gratuluję wszystkim zwycięzcom i trzeci memoriał imienia generała Włodzimierza Podasiewskiego uważam za zamknięty. Najtrudniejsze stosowanie szlanie było, ponieważ jest dynamiczne, mało jest takich szlań w wojsku i naprawdę tutaj wyniki nie były zbyt rewelacyjne. W naszym przypadku tak samo, tutaj drużynowo słabo wypadliśmy. Zajęliśmy potem 11 miejsce. Ale na pływaniu udało się odrobić troszkę strat. Tak, tak. Na pływaniu trochę odrobiliśmy, no i chyba bieg nam wyszedł najlepiej. Ciężko jest dobrać zawodników pod tej dyscypliny, ponieważ gdyby była na przykład samo pływanie, to prawdopodobnie całkiem inny skład by pojechał. No i tutaj naprawdę trzeba dobrać takich wszechstronnych zawodników. No myślę, że tutaj tym składem, którym przyjechaliśmy, to w sumie dobrze wypadliśmy. Czy ten sukces jest jednym z takich ważniejszych? Tak, tak, zdecydowanie. No jeszcze odnosiłem tam sukcesy w tych biegach komandosa organizowanych przez Lubliniec. No także to trochę pomogło, tak.